Witam Państwa. Opowiem o, jak, o takim temacie jak przekazywać krytyczną informację zwrotną. Często pracując jako coach w, z menadżerami w różnych firmach, szefami średniego szczebla, omawiamy ten temat. Okazuje się, że każdy szef ja również ma obawy, kiedy widzi, że jego pracownik robi coś, co nie jest zgodne, z jego wartościami, z jego standardami, w jaki sposób przekazać taką informację, żeby po pierwsze nie obawiać się, że ten pracownik pomyśli, że to jest ocena negatywna ocena w, w oczach szefa. Często drugi powód, często w firmach jest nie wypada mówić krytycznych informacji, bo oczekiwane są tylko pozytywne wzmocnienia, tylko pozytywne informacje. No i trzeci, skoro byłem kiedyś kolegą, chodziliśmy na, na, razem na, na, na piwo, to w jaki sposób przekazać taką informację, czy w ogóle to zrobić, żeby nie stracić tej relacji, kumpelskiej relacji z, z moim podwładnym. Z drugiej strony pracowaliśmy na warsztatach dla jednej z firm, gdzie szefem był, była osoba spoza Polski, i kiedy przekazywaliśmy uczestnikom informacje zwrotne, właśnie krytyczne. On się zdenerwował i powiedział, że to jest niedop niedop niedopuszczalne, że to jest uwłaczające ich godności i przerwał warsztaty. Chociaż uczestnicy bardzo tego potrzebowali, mówili, ale chcemy to usłyszeć, prosimy o te informacje, bo to nam daje poczucie bezpieczeństwa, że my wiemy, w których obszarach możemy się rozwijać i nie zastanawiamy się, że za chwilę dostaniemy decyzję o zwolnieniu czy decyzję o, 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 o zmianach, nie wiedząc tak naprawdę y, dlaczego, nie mając szansy i czasu na poprawę. Dlatego dla nich wtedy bardzo potrzebne były te informacje krytyczne. Kluczem w przekazywaniu krytycznej informacji zwrotnej jest przekaz. Jeżeli ja się zdecyduję na to, żeby używać głównie komunikatu, mówić komunikatem ty, to będę oceniał. Ty jesteś, ty musisz, ty powinieneś. Stąd staram się w swojej pracy jako szef i coach używać formuły ja. W mojej opinii, kiedy, kiedy to zrobiłeś, ja, 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 ja uważam. Wtedy jest to bezpieczniejsze dla mnie i nie budzi ryzyka konfrontacji i osobistej oceny. Przechodząc do konkretów. Kluczowa sprawa, jak najwięcej intencji. Przy każdym możliwym momencie takiej rozmowy, intencje, 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 intencje. Dlaczego to mówię? Następnie nie koncentruję się na człowieku, na pracowniku, tylko na fakcie, na tym, co on zrobił albo co powiedział. Kiedy mówisz, kiedy robisz, wtedy ja ponoszę takie konsekwencje. W związku z tym narusza i naraża to mnie na różne ryzyka, utrudnia mi realizację różnych rzeczy. W związku z tym bardzo proszę Cię o zmianę. Krok następny to modelowanie. Ty mi też możesz dać krytyczną informację. To znaczy zachęcam pracownika, mówię, to jest w porządku, to jest ok. Powiedz mi, co w Twojej opinii jest krytyczne wobec mnie. To buduje bezpieczeństwo w, w naszej relacji. Eee, na tym polega nasza polska specyfika. Podsumowując, intencje, 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 kiedy podnosisz na mnie głos, kiedy nie dostarczasz mi e, e, raportu na czas, to ja ponoszę takie konsekwencje, że e, to, 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 ja, to ja się denerwuję, irytuję, nie wiem jak sobie z tym poradzić. Utrudnia mi to realizację moich zadań. Bardzo Cię proszę o zmianę. Jeżeli masz w tej sprawie trudność, chciałbyś mi coś powiedzieć, S serdecznie Cię zapraszam.